patrzyk nadszedł czas. Postacie z bajek oczekują was. Jesteśmy w pięknym miejscu, a klimat tutaj ciepły. Tu książki sam wybierzesz i wypożyczyć możesz. Myśli zebrać też się da, bo spokój i cisza tutaj trwa. W bibliotece możesz sam wybierać i wypożyczać książki. Możesz się uśmiechać, czytać czasopisma, przeglądać ciekawe książki, możesz myśleć i mieć spokój. W bibliotece chętnie Cię widzimy, nie stawiamy stopni. Do niczego nie zmuszamy. Prosimy jedynie o przestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej. Z biblioteki szkolnej możecie korzystać wspólnie z rodzicami. Każdy z Was powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki oraz regulaminem korzystania z czytelni. Jesteście zobowiązani, aby dbać o wypożyczone książki. Jednorazowo możesz wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni. Zawsze możesz prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki jesteś zobowiązany z taką samą. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego. Jeśli do zakończenia roku szkolnego nie oddasz wypożyczonej książki w bibliotece, możesz nie otrzymać świadectwa. Najlepszym czytelnikom lub uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą zostać przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. Na spotkanie. Czy nie możesz świat objechać bez biletu? Ja uśmiechem swej okładki wciąż Cię witam i zapraszam, byś otworzył mnie i czytał. Smutek ogarnął naszego gościa. Gdzie tkwi przyczyna? Powiedz nam szczerze. Jestem książka z dużej szafy. Wszyscy mówią, żem ciekawa, więc mnie ciągle ktoś pożycza, lecz nie cieszy mnie ta sława. Papier miał bielusieńki, ślady na nim chlorka ręki. Pozaginał jaśmi rogi, Julek na mnie kładł pierogi. Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie trzymał mnie aż 3 tygodnie. Narysował na okładce staś diabełka, małpkę w klatce. Anka, Kładka, siostra mała, to mi kartki 2 wyrwała. Cóż mi z tego, żem ciekawa, dłużej żyć tak nie potrafi. Nie będziecie mnie szanować, da się na klucz zamknę w szafie. Dzieci, czyż pozwolić na to mamy? Nie uciekaj od nas, książko, wszak nie wszyscy dziś tak robią. Daj nam szansę jeszcze jedną, powtórz dzieciom swe życzenia.
że zaufać trzeba wam. Posłuchajcie mnie uważnie, jakie prośby do was mam. Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o mnie okładki. Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. Gdy się ze staroci zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, poszywać. Nie czytaj, gdy jadasz, nie wróć mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami. Z boku będę obserwować, później będę decydować. A teraz, miłe dziadki, przed czasem zagadki. Dziecko, które będzie znało odpowiedź, podnosi rękę do góry. 10 liter ma to słowo, a na końcu jest nim teka. Książka tam na ciebie czeka. Coraz inna, coraz nowa. Wie się? Gdzie tam słów? Biblioteka. Pełno w niej znaczków. Czasem bywa gruba, a czasem luścienka. Uczy się z niej Kuba. I Adinka. Książka. Choć nie ma zamka ani kluczyka, często otwiera się i zamykasz. Szopka. Książka. Tak? Książka. W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści. Wierszyków, bajek i opowieści. Co ma na półka z książek bez liku i dba o książki czytelników? Sklep, w którym na ladzie sprzedawczyni kładzie. Coś, co jest smutne albo zabawne. Coś, co jest w party karton opakowane. Coś, co barwami oko ucieszy. Czegoś nauczy albo rozśmieszy. Księgarnia? Dość. A teraz sprawdzimy waszą wiedzę ze świata bajek. Jaka ta dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu budzi tamte fele? Kopciuszek. Tak. Każda króletnia, a tym bardziej ona, wasze dźwignie nam wyciągnę. Świetnie, bardzo dobrze. Królowo, czy egzamin zdany? Dzieci
panie mym, obdarzyć w czas. Książki, czasopisma oczekują was. Proszę wszystkich o powstanie, najpierw czas na pasowanie. Stoją wszyscy, czy są dobrze? Podnieście w górę dwa palce prawej ręki i powtarzajcie za mną. My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy. I wskazówek i rad książek. Będziemy słuchać z uwagą. Obowiązki czytelnika. Traktować z wielką powagą. Przyrzekamy. Z nami pani dyrektor, najpierw będzie klasa pierwsza A, a potem klasa pierwsza B.